Weźmiemy dzisiaj na warsztat zadanie znane jako eksperyment Eratosthenesa. Cel tego zadania polega na tym, by obliczyć rozmiar planety Ziemi, mając dany kąt cienia rzucanego przez kolumnę. Zadanie to na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie dość trudnego, ale bez obaw. Już ponad 2000 lat temu potrafiono tego dokonać. Pierwszym człowiekiem, któremu zaświtała ta idea, był pewien starożytny myśliciel, niejaki Eratosthenes z Cyreny. Już wtedy Eratosthenes podejrzewał, że Ziemia może mieć kształt kuli, podobnie jak Księżyc i Słońce górujące nad pustynnym niebem Cyreny. Na potrzeby obliczeń można przyjąć, że nasza Ziemia ma kształt idealnej kuli. Przekrój kuli jest kołem, co przedstawia nasz uproszczony rysunek poglądowy. Otóż Eratosthenes podszedł do tego problemu w ten sposób. Dysponował informacją, że w mieście Asuan 21 czerwca w południe słońce góruje pionowo nad głowami. Oznacza to, że promień słońca pada tam prostopadle na powierzchnię Ziemi, czyli pod kątem 90 stopni. Prostą obserwacją tego zjawiska jest to, że kolumny nie rzucają cienia, a głębokie asuańskie studnie mają oświetlone dno. Także cień, który chodził za Eratosthenesem, nagle gdzieś zniknął. Ów promień słońca padający pionowo do studni w Asuanie jest oznaczony na naszym rysunku ideowym literką K. Prostym wnioskiem tego faktu jest to, że przedłużenie tego promienia K w głąb Ziemi dochodzi w końcu do samego jej środka, oznaczonego na naszym rysunku literą O. Tymczasem w Aleksandrii, w której przebywał Eratosthenes, kolumny rzucały cień pod jakimś kątem, który nazwijmy sobie literą teta. Trzeba było zatem ruszyć w teren i dokonać pomiaru, by określić, ile stopni ma ten kąt teta. 21 czerwca w Aleksandrii w samo południe Eratosthenes z ekipą rozpięli sznurek od szczytu kolumny do końca cienia na ziemi i kątomierzem zmierzyli, ile wynosi kąt pomiędzy ziemią a sznurkiem. Kąt ten wynosił 83 stopnie. Wiadomo, że drugi z kątów tego cienia, ten pomiędzy kolumną a ziemią, oznaczony na rysunku literą B, wynosi 90 stopni, bowiem przyjmujemy, że starożytni budowniczowie postawili ją w miarę pionowo. Zatem wiedząc, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, obliczył, że szukany kąt teta przy wierzchołku tej kolumny wynosi 7 stopni. Kąt ten oznaczony jest na naszym rysunku grecką literą teta z indeksem 1. Teta 1. Graficznie litera teta wygląda jak takie O z kreseczką w środku. Zauważmy też, że przeciwprostokątna naszego trójkąta prostokątnego ABC, czyli tego naszego cienia, leży na prostej L, równoległej do wcześniej wspomnianego promienia K, wpadającego do studni w Asuanie. Bowiem można założyć, że promienie emitowane przez Słońce na planetę Ziemię, z racji ogromnej odległości Ziemi od naszej gwiazdy, są do siebie równoległe. Są niejako wiązką równoległych do siebie linii światła. Na naszym rysunku oznaczyliśmy sobie także prostą M, symbolizującą przedłużenie pionu kolumny. Otóż Eratosthenes prostym, zdroworozsądkowym rozumowaniem uznał, że kąty oznaczone na naszym rysunku i modelu 3D jako teta 1, teta 2 i teta 3 mają taką samą wartość. Dzisiaj twierdzenia, dzięki którym można dojść do tego wniosku, znane są pod nazwami twierdzenie o kątach wierzchołkowych i kątach przyległych oraz twierdzenie o kątach odpowiadających na przemianległych zewnętrznie oraz na przemianległych wewnętrznie. Twierdzenie o kątach wierzchołkowych mówi nam o tym, że tak zwane kąty wierzchołkowe są sobie równe. Mówiąc prostymi słowami, chodzi w tym twierdzeniu o kątach wierzchołkowych o to, że jak sobie zbijemy gwoździem dwa proste patyki w punkcie C, czyli tutaj nasze proste L i M, to kąty leżące naprzeciw siebie względem gwoździa będą zawsze takie same. Są one niejako odbite symetrycznie względem wierzchołka, z którym stykają się dzióbkami i po prostu mają taką fajną nazwę kąty wierzchołkowe. Czyli teta 1 i teta 2 to w rzeczywistości ten sam kąt. Pozostaje jeszcze znaleźć miarę kąta teta 3, osadzonego przy wierzchołku O w centrum Ziemi. Wykorzystamy twierdzenie o kątach odpowiadających, z którego wnioskujemy, że kąty teta 2 oraz teta 3
jak najbardziej kwalifikują się na miano tzw. kątów odpowiadających. Dlatego też pozostaje nam tylko stwierdzić, że są sobie równe. Oczywiście ówcześnie nie było spisanych takich twierdzeń na ogólnodostępnej Wikipedii, dlatego Eratosthenes na zasadzie zdroworozsądkowego rozumowania wyobraźni poczynił sobie taką projekcję, że zjechał tym kątem teta 2, ślizgając się po prostej M w dół i na lewo, zachowując równoległość prostych L i K, aż punkty C oraz O się pokryją. Ok, ustaliliśmy, że kąty teta 1, teta 2 i teta 3 są sobie równe, co zapisujemy w naszym rozwiązaniu. Zatem mając kąt teta 3 i wiedząc, że odległość z Aleksandrii do Asuanu wynosi jakieś 800 km, Eratosthenes ze swoimi obliczeniami był już jedną nogą w przysłowiowym domu, bowiem wiedząc, że koło będące przekrojem naszej kuli Ziemi ma 360 stopni, możemy łatwo obliczyć, ile takich odcinków po 800 km trzeba złożyć, żeby opasać nimi całą kulę ziemską. Zatem obliczmy, ile takich odcinków, a właściwie łuków, gdyż leżą one na obwodzie koła, potrzeba do opasania Ziemi. 360 stopni dzielimy na 7-stopniowe wycinki koła i wychodzi nam z tych obliczeń, że takich wycinków koła potrzeba 51 z kawałkiem, żeby zatoczyć pełne koło. Zaokrąglamy ten wynik do 4 miejsc po przecinku, czyli mamy 51,4286 po przecinku. Tyle potrzeba złożyć łuków 800-kilometrowych według Eratosthenesa, żeby opasać planetę Ziemię. Zatem 51,4286 po przecinku mnożymy przez 800 km i otrzymujemy w przybliżeniu 41 142 km. 41 142 km tyle według Eratosthenesa wynosi obwód Ziemi. Dzisiejsze precyzyjne pomiary satelitarne określają obwód Ziemi na 40 075 km. Zatem błąd pomiaru Eratosthenesa jest niewielki, biorąc pod uwagę, że korzystał ze sznurka i kątomierza ponad 2000 lat temu, a ponadto kulistość Ziemi pozostawała wówczas w sferze domysłów, możemy zatem sformułować odpowiedź. Znając miarę kąta teta 1, cienia rzuconego przez kolumnę w Aleksandrii, wyliczonego przez Eratosthenesa na 7 stopni, wiemy, że obwód planety Ziemi, a co za tym idzie jej rozmiar, wynosi nieco ponad 40 000 km.